ona nas kosztuje 1 000 000 zł rocznie. Ludzie, 1 000 000 zł rocznie. Kamraci, na lewo budynek Centralnego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Naród zbudował ten budynek dla siebie. Teraz są tu różne inwestycje. Na przykład giełda papierów wartościowych. Coś, co tak naprawdę nie istnieje. Jeden Żyd powiedział, że makler giełdowy to jest ktoś taki, kto tak długo obraca twoimi pieniędzmi, aż one nie znikną. Na tym polega ta ich księgowość. I teraz uważajcie. De Gaulle, jak go zwał, tak to zwał, był pełen podziwu dla Polski, zniósł bardzo piękne hasło. Zabrze najbardziej polskie ze wszystkich miast. Bardzo mu za to dziękujemy, podoba nam się to. A teraz uważajcie. Na znak panowania żydostwa w Polsce postawiono nam palmę. Palmę nam postawiono na rondzie de Gaulle'a. My się na tę palmę nie zgadzamy. Nie ma zgody na tę palmę. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Bartłomiej Kurzeja już opracowuje rzeźbę dębu Bartka. Będzie większy od tej palmy i będzie ze spiżu. Będzie stał na tym miejscu z żołędziami. I będzie można pod niego podchodzić, robić sobie zdjęcia, a wieść głosi, że panna młoda, jak podejdzie pod dom Bartka i obejdzie go 2 razy w prawo, urodzi bliźniaki płci żeńskiej. 2 razy w lewo, bliźniaki płci męskiej. Na pochybel tej palmie niech ją szlak trafi. Niech ją szlak trafi. Nie chcemy tej żydowskiej palmy w Warszawie. Ona nas kosztuje 1 000 000 zł rocznie. Ludzie!